Dom pomocy społecznej w Wąbrzeźnie stanowi dach nad głową dla 75 osób. Pani dyrektor wraz z personelem dbają o jak najwyższą jakość opieki nad podopiecznymi. W tym celu placówka inwestuje w różnego rodzaju nowoczesne sprzęty. Staramy się rokrocznie przeznaczać jakąś część budżetu na poprawę warunków pracy zarówno pracowników, jak i mieszkańców. Ich komfort życia jest dla nas bezcenny. Chcemy, żeby w odpowiednich warunkach byli rehabilitowani. Jest to wanna z hydromasażem, z wózkiem podnośnikiem. Stanowi to zintegrowany system do transportu i hydroterapii naszych mieszkańców przy użyciu minimalnego wysiłku ze strony personelu. System ten pozwala na pełen cykl pielęgnacyjny od łóżka do łóżka. Pieniądze na wannę z hydromasażem DPS pozyskał z budżetu powiatu. Koszt wyniósł 45 tysięcy złotych. Nie była to jednak jedyna inwestycja. Został zakupiony aparat do elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii. Na pewno ułatwia nam pracę, jeżeli chodzi o osoby z przykurczami, ze spastycznością, ponieważ elektroterapia pomaga nam tutaj rozluźnić te mięśnie. Nie powodujemy zbędnego napięcia. Nie tylko fizjoterapeuci i opiekunowie doczekali się polepszenia warunków pracy. Placówka inwestuje również w rozwój kuchni. Bardzo się cieszymy, ponieważ udało nam się zrealizować zakup klimatyzatora do kuchni. Wiadomo, poprawił on jakość powietrza dla pracujących osób, więc ta praca stała się w te upały troszeczkę lżejsza. Jedną z większych inwestycji z ostatnich lat był również zakup pieca konwekcyjno-parowego. Potrzeb jest dużo, przydałoby się jeszcze, wiadomo, wymienić sprzęt bądź uzupełnić, ale dzięki tutaj właśnie naszej pani dyrektor i naszej pani księgowej, które rozumieją potrzeby, jest to realizowane i właśnie współpraca się układa wspaniale. A jakie inwestycje planowane są na najbliższy czas w Domu Pomocy Społecznej? Pojawiły się zacieki w pomieszczeniu pod estakadą, więc no będziemy je remontować, trzeba przygotować plany, trzeba przygotować projekt i to też będą środki na to musiały być przeznaczone, no i wyremontować tę estakadę. Dom Pomocy Społecznej jest instytucją, która cały czas poprawia jakość życia mieszkańców. Mamy nadzieję, że plany na przyszłość będą równie sprawnie realizowane.